Cześć moi kochani, witajcie w nowym filmie. Obiecałam Wam, że zrobię Wam taki room tour po moich mabonowych dekoracjach. Tutaj mamy, słuchajcie, główny ołtarz, na którym, tak będę pokazywała po kolei, dużo jest akcentów jesiennych. Mamy orzechy, dynie, grzybki, też liście. Te motywy będą się powtarzać przez cały dom. Natomiast też takie podkładki kolorystyczne. Tutaj w smoku mamy pomarańczowe świece. U mnie na ołtarzu zazwyczaj leżą różdżki. Pod kociołkiem mamy grzybki. Jest lusterko wzmacniające działania. Tutaj również u góry znajdują się akcenty jesienne. W kielichu tutaj leży miotła. Tu jest stworzony drobny podołtarz, że tak powiem, dla Morrigan. Mam swój duży kociołek, który również jest pięknie ozdobiony dyńką i liśćmi. Tu jest taka lampka, która jest solarną lampką i ta solarna lampka no, aktualnie się nie pali, bo już się wykończyła, ale łapie światło i się pali też jeden listek. Także mamy tutaj ten główny ołtarz. Na tym głównym ołtarzu postawiłam taką creepy misę, w której jest cała okoliczność boginki. O, także w ten sposób to wygląda. Mamy dynie, orzechy, żołędzie, tego typu rzeczy. Sobie to tak pięknie z tymi liśćmi i super wygląda. Także tak, to nie jest to koniec, ponieważ ołtarz rozrasta się również na parapet. Grzybki, to jest wieczna lampka. Słuchajcie, dokupiłam zielone światełko, nie było pomarańczowego. Dokupiłam zielone, które pali się zawsze. Tu mam taki piękny bukiet z bawełną. Proszę bardzo, jak to ładnie, fajnie wygląda. Tutaj mam miejsce na świece, na takich wysokich świecznikach. Również pomarańczowa świeca, grzybki, moje kamienie, które sobie odpoczywają przed pracą i bardzo śliczna, to ja, i bardzo śliczna jesienna myszka. Także słuchajcie, tak to wygląda po całej długości parapetu, tutaj u góry. Proszę bardzo, tutaj jeszcze na oknie mam łapacz snów z pentagramem, z pentagramami, triskietą. Dzieje się tutaj dosyć dużo. No i właśnie ten główny ołtarz z główną boginką wygląda w ten sposób. On jest na komodzie, a w komodzie są różne rzeczy magiczne schowane. Mam, moi kochani, taki okienny wystrój. Okienny wystrój w mojej sypialni. Zawsze, tu mam łapacze snów, słuchajcie, zawsze palą się tutaj świeczki w tych lampkach. To tak wygląda, że tam się może coś zadziać, ale nie, bo są w lampkach. I też jesienne liście bawełny, jakieś owocówki moje. Dwa jeżyki śliczne. Oprócz tego księgi, mówię na księdze, stoją przepiękne świece właśnie w kolorach jesiennych i wygląda to w ten sposób. Taka ozdoba mojego własnego parapetu. Także kolejna rzecz. No, urocze kolory.
Na mojej nocnej szafce znajduje się grzybek, on jest podświetlany LED-owo, oraz świece. Ja sobie może cofam tego grzybka. O, będzie tak lepiej wyglądało. Oraz świece, które też kolorystycznie nam jesień i mabon pokazują. I to schodzi potem, słuchajcie, o, mam jednorożce, schodzi to potem na parapet. Tutaj na głównym ołtarzu jest jeszcze taka ważna rzecz. Mabon w ramce z rogiem obfitości. Oczywiście listki, ale to jest taka stała dekoracja właśnie na święto Mabon, co by obfitość nam przynosiło. A teraz zapraszam Was do zapoznania się z moim karcianym, najbardziej roboczym co do kart ołtarzem. Z perspektywy nie kart wygląda to właśnie w ten sposób. Tu jeszcze mam taki myk, że dyńki można zapalić. I słuchajcie, zaczynając od początku, gniewko, mikrofon i piękne, cudne słoneczniki. Tutaj mnóstwo dyniek, światełek, które można wykorzystać, również takie bawełniane rzeczy. Tu mam takie fajne podkładki, bo chciałam Wam pokazać, to wygląda w ten sposób, że są dwie kamery, monitor. Tutaj mamy przy monitorze takie dwie piękne, cudowne dziewczynki, misa tybetańska, szałwia, dalej jednorożec. Tu się dzieje, słuchajcie. Piękna czarownica, kula selenitowa, piękne świeczniki i również boginka. Tutaj mam mojego skrzata pracusia, który stoi na takim pięknym świeczniku z liśćmi. Pentagram. Bardzo fajnie się wpisuje w taką estetykę sznurkową, jak mój konik. I zobaczcie właśnie słoneczniki, bawełna, dyńki. To wszystko tak wygląda z perspektywy, nie taką jak widzicie na wieczorach z wróżką, tylko z mojej. Wygląda to w ten sposób. Ładny, fajny ołtarz do stawiania kart. Karty tarota spoczywają na pentagramie. Tu mam zawsze świecę, którą palę podczas programów. Myszka, dalej biżuty. Świeca nasza dekretowa, dekrecyjna, znaczy właściwie na wrześniowy rytuał jest. Stoi, będzie dobrze wyglądało. I właśnie ten ołtarz karciany w ten sposób wygląda. No bardzo mi się, na przykład tych słoneczników nie widzicie na wizji, a one są zacne. Tutaj mam, wiecie co, odgłosy dźwiękowe, kolejne karty, runy, które losuje zapalniczka. No wiadomo, takie rzeczy potrzebne. No i cały jesienny ołtarz. Tutaj właściwie to jest ręka Doroty, zrobiła sobie taki ołtarzyk, też piękne jesienne kolory, słoneczniki, proszę bardzo dziewczynki, tutaj techniczna strona, płonące świece, świece w kolorystyce, Mabon, Doroty Różdżka, dyńki, a to są woły i szczurki na rok, który jest, żelaznego bawołu. Listki i taka bardzo piękna makrama, łącznie z cudną lalką z trawy, również taką mabonową, także wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Mamy kota. Mabonowe, jesienne akcenty Doroty. Proszę bardzo, na drewienkach piękna świeca. Mamy piękne owoce, dyni, tutaj
żadanica, Doroty, kamienie, futerale, zapachowe świece, kamienie, kamienie, ołtarzyk z pentagramem, liśćmi, orzeszkami, żołędzikami i takimi sprawami. Dorota ma kilka takich zagospodarowanych półek. Właśnie, a to lalka, a to jakieś artefakty tutaj. Kolejna żadanica, kamienie wystawiane w cyklu mandalowym na spełnienie życzeń wyżej. Blessed be. Piękna czarownica Doroty. Rastamanka. Również żywioły lusterkowe, które wykonywaliśmy na grupie wiśniowych sadów. Boginka, żywioły, z tyłu pentagram, księga cieni i boginka również. Zajrzymy jeszcze tutaj. Mamy jakieś ważne. Sznur czarownic, też Blessed Be. Bardzo fajnie. I kolejny zaułek z książką. Harry Potter musi być, słuchajcie. Harry Potter i Hermiona. W woreczku ważne rzeczy. Bawełenka, która jest taka jesienna. Kolejne żadanice, koniki, które Dorota wykonała. Wielki czarny turmalin tam chyba leży. Albo jakiś inny woreczek. Drewienka ze znakami magicznymi. Tutaj Dorota układała, więc ja się nie będę wypowiadać nad znaczeniem. Dorota wie karty. Wisienki. Bardzo ważny akcent, jak się u wisienki pracuje. Pudło z rzeczami, które są tak jak moja szuflada. Nie wykorzystuję, ale wykorzystam w innym czasie. Ołtarzowymi oczywiście. No i też świeca i te. I drewienka. Także też to bardzo, bardzo ładnie wygląda. Tu mam jeszcze taki jesienny akcent pięknego wieńca, który sobie stoi w pięknym koszyku. I moją żadaniczkę, która jest moim wisiorem, którą sobie zrobiłam po warsztatach u Agaty. Także wisi sobie, a wieniec wygląda w ten sposób. No oczywiście sztuka użytkowa, futerał do kolorów, ale sztuka nieużytkowa. Dzwonek koszy. I kolejny akcent na toaletce. Toaletka jest żadanicowa, ale u mnie też wisi trawa, to znaczy trawa wisi, laleczka trawiasta, zielona z pomarańczową świeca, taki akcent dyniowy, no i oczywiście dużo pomarańczowych świec i moje żadanice. O. Będą zdjęcia. A ja Wam powiem, że jeszcze zrobię Wam ten ołtarzyk w lepszym świetle. Sorry, jestem w piżamie, nie? Trochę widać. Ołtarzyk w lepszym świetle Wam zrobię. O. I to jest też taki ołtarzyk, na którym zazwyczaj płonie jakaś świeca, jakaś intencja, tego typu rzeczy. On jest na toaletce. Tu mamy troszeczkę ciemniej, bo jesteśmy na schodach i mamy taką poczekajkę, na których są rzeczy do wyniesienia, ale tak. Na pewno stoją nasze... Cześć, skarpetek. Stoją nasze rzeczy, których będziemy używać. Tutaj jest rzeczy do wyniesienia, do zrobienia, ale u góry róg obfitości, który jest rewelacyjny, jeżyki, superaste. Tutaj widzicie liście, akcenty i to jest maslenica Doroty. Bardzo ładna, bardzo fajna. U mnie na schodach zazwyczaj, poczekajcie. O, widzicie? Tak się pali, koty schodzą i idziemy na dół, żeby Wam, sorry, kroksy, piżama i w ogóle, żeby Wam pokazać, jak wygląda na dole. Zaczniemy od parapetu, który trochę nie jest jesienny, ale mam storczyka sztucznego. Mam Leona. Leon pilnuje domu. Ale słuchajcie, przepiękny bukiet, jesienna kompozycja kwiatowa, słoneczniki. Proszę bardzo, tutaj mamy jeżyki z jabłuszkami. Musiały być. Tutaj wieczny lampion, w którym płonie światełko.
świecy olejowej i również grzybek, który jest jesienny. Tu zawsze mam dwa świeczniki, które też zapalam przy kolacji na przykład. No i proszę, tak to ładnie wygląda. A, to, że tam tablica OU i lusterka, pentagramy, to już się powinniście przyzwyczaić. Dom bez kota jest tylko zwykłym mieszkaniem, wiadomo. Ale to ja. Ale nasza piękna dekoracja wygląda w ten sposób. Kolejna dekoracja jest dekoracją na komodzie. Nie ma tu zbyt dużo akcentów. Są świece kolorystyczne dobrane do święta Mabon. Jest dynka. Są takie akcenty pomarańczowe na głośnikach. Też można. I przepiękny wieniec od Agaty ze świecą mabonową właśnie. Także wygląda to bardzo fajnie i powiem Wam, że nadaje takiego akcentu kolorystycznego. Ja nie mam telewizora, także się nie dziwcie. Mam komputer, Spotify i różne inne dziwne rzeczy. Ale o, nadaje to akcentu kolorystycznego fajnego. Kolejnym akcentem jesiennym jest na stole bukiet z kompozycja ze słonecznikami. Oczywiście na dole mamy liście i prawdziwe, i sztuczne, te zwinięte prawdziwe. I też wygląda to, uważam, bardzo ładnie, tym bardziej, że jak się spojrzy tak z perspektywy jeszcze okna parapetu, to dodaje to uroku. O, proszę bardzo. Ten kącik jeszcze nie jest zagospodarowany, ale już stoi pomarańczowa świeca. Musimy dołożyć liście i dynki. Tam widzieliście na górze mamy. Dorota pewnie zaraz zniesie, dołoży. To Wam pokażemy co i jak. No i tutaj też właśnie takie jesienne akcenty przy lustrach. Jak wiecie, uwielbiam lustra. I ostatnim już, ale bardzo słusznym akcentem jest parapet w kuchni, gdzie na miodzie stoi drzewko. Taka od dekoracja. Mamy super dużego żołędzia. Temperaturę. Dwie wiewióry z grzybkiem. Jeżyka. I to jest praca Agaty na poprzedni Halloween. Także bardzo ładna, bardzo fajna. No a parapet właśnie też jest taki, bym powiedziała, ukolorowiony. O, i ja. A na stole, słuchajcie, owoce muszą być, natomiast przede wszystkim dynki i przecudnej urody taki słonecznikowy ten. Słuchajcie, tutaj się żyje, więc tu nie będzie idealnego porządku. Tutaj zbieramy korki. Dlatego jest pudełko do korków. No, tam są jakieś. A, tutaj oczywiście zapałki muszą być, ale zbieram grosiki dla skrzatów. Nie pytajcie, nasz kolega nie chce, ale pięknie, pięknie to wygląda. Jak odsunę kolagen, to normalnie miniaturka jak znalazł. Prawdziwe dynie. Nieprawdziwe słoneczniki, ale przecudnie. I to by chyba było na tyle akcentów. O, i zobaczcie, jak kącik zyskuje po kilku liściach i orzeszkach. Jak mówiłam, szybki update będzie. Także też ładnie.